waga przed ACA101 za nami. Fajna energia, przyznasz? Na pewno duże wydarzenie, także na pewno dużo emocji też towarzyszy temu wydarzeniu. Nie widziałem po tobie presji, taki jesteś bardzo pewny siebie, ale to oczywiście dobrze. Czy wydaje mi się, że w tej walce presja jest po stronie Radka, bo tak naprawdę on jest mistrzem w duchu federacji, prawda? Tak naprawdę on ma dużo do stracenia, ja mam bardzo dużo do zyskania. Jestem świetnie przygotowany, także czekam na nagrodę tych przygotowań, prawda? Czyli na jutrzejszy dzień. Zdradzisz trochę, jaki masz plan? To będzie przede wszystkim parter, czy jesteś gotów na tę stójkę? Jestem gotów na stójkę, jestem gotowy na każdy scenariusz. Przerobiłem, bardzo dobrze przerobiłem ten czas, przepracowałem, także jestem bez kontuzji. Jestem gotowy na każdy scenariusz w tej walce. A co byś chciał pokazać? Efektowny knockout, prawda? Chyba jak każdy zawodnik. Efektowne skończenie walki. No, czyli stójkowe wymiany, a skoro efektowne nokauty, to na pewno zagrzejesz miejsce w ACA na dłużej. Jakie masz plany w ogóle w tej organizacji? O moich planach po pierwszej walce chyba śmiesznie byłoby teraz mówić, jakie mam plany, ale mam naprawdę ambitne plany. Także więcej będę mógł zdradzić po walce, prawda? A jak to wszystko oceniasz tutaj organizacyjnie chociażby? No, jedna z największych organizacji w Europie, prawda? Także organizacja na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ma bardzo mocni zawodnicy, no i mega szansa pokazania się, prawda? Na tak mocnej gali, jeszcze z tak dobrym zawodnikiem, mega przeżycie. Na ile walk podpisałeś kontrakt z ACA? Na razie mam na jedną walkę. Czyli po wygranej, jak rozumiem, przedłużacie i chciałbyś zostać dłużej? Tak, oczywiście. Tak. Myślę, że ode mnie to wszystko. Jeszcze powiedz, czy dużo kibiców jutro przyjedzie dla Ciebie? No, przyjedzie około 30 osób, 20-30 osób z najbliższych, znajomych, rodziny. Także na pewno będzie tu mniejsza publiczność, która będzie wspierała Radka, ale na pewno ktoś będzie. No tradycyjnie Radek ma prawie pełną halę, natomiast to chyba na Ciebie nie wpłynie negatywnie. Wydaje mi się, że jeszcze mocniej nakręci mnie do walki. Czekamy na jutro zatem. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.